Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na Speedrunie 4.0. Zapraszam do partii, do analizy, do gry na żywo z tłumaczeniem. Przypominam, zaczynałem z rankingu 500, teraz jest 2406, dosyć sporo, jest G3. Może zagram posunięcie B6, żeby zagrać gońcem konfrontacyjnie z gońcem G2. No i tak też zrobimy. Zawsze to troszeczkę inna pozycja. C5 pionkiem do centrum, tak żeby skoczek miał też swobodę gry. Prawdopodobnie jakiś D4 może być, chociaż nie, no C4 raczej zagra przeciwnik. To jest standard. No i teraz pytanie, czy grać tak samo przez G6, czy nieco inaczej. No, raczej zagram tak samo, gdyż lubię ustawiać gońca na G7. Ciekawe, czy przeciwnik pójdzie w tę stronę, czy zagra D4. Możliwe, że przez D4 albo D3 na spokojnie, zobaczymy. Póki co kontrolujemy tutaj pola centralne. Jeszcze po D6 będziemy tu kontrolować. Dobra, i roszada. Jest ok. Figury praktycznie rozwinięte. Jeszcze skoczek został. Na razie na spokojnie. D5 chodzi mi po głowie. Posunięcie A3. Od razu przeciwnik chce zagrać tak. Ok. Jest to jakiś pomysł? Na pewno jest to jakiś pomysł. I teraz pytanie. Chyba naturalnie skoczkiem trzeba wyjść, dosyć symetrycznie. No tak, trzeba wyjść skoczkiem. Nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby nie wyprowadzić normalnie figury. Wieża B1 to prowokuje mnie do zagrania A5, żeby nie było B4. Jednakże mam tutaj na myśli D5 teraz. I jakieś bicie. Bicie. Skoczek, gdzie on wejdzie? W sumie nie wiem. A potem trzeba będzie wycofać hetmana. No tak, tu się pojawi B4, D5, może skoczek tak w sumie zagrać. Nie może, co ja gadam w ogóle. Dobra, gramy D5. Gramy do centrum, od razu próbujemy szybciej w centrum uderzyć niż on będzie chciał B4, chociaż B4 będzie możliwe u niego. Zawsze to po prostu wybije i tyle. I po B5 jakiś tam skoczek A5 i tyle. Tutaj wybijemy, naciskamy od razu gońcem. Wieża zeszła też z A1, w sumie słusznie dla niego. Może zagramy coś w tym stylu, kto wie, spróbujemy złapać trochę przestrzeni, no takie zagranie, to takie, ewentualnie skoczek tu, będzie musiał hetman uciec. Dobra, też jest taka możliwość. No i teraz tak, on nie może zagrać na razie tu, chwilowo, bo odbije tu, więc spróbujmy jakoś to wzmocnić, może wieża C1, C8. Może wieża C8 w sumie, tak? Bo i tak on będzie chciał tu, a ja sobie otworzę linię. Tak sobie to wymyśliłem. Hetman A5 w sumie jest ciekawe. Hetman A5 to bardzo możliwe, że ja się skuszę na ruch A5. Wtedy tutaj wejdzie. No są takie ciekawe ciekawostki. Zbił od razu. Dobra, jest bicie. I B4. Ok. No to co? Jak mi otwiera tą linię, chociaż ciekawym jest też na pewno takie zagranie. Zbijemy. Zbijemy i możliwe, że skoczek D4. Skoczek D4, oczywiście on odbić nie może, dostanie mata, może zagrać tak i tak. Moim planem jest odejście po prostu, skoczek w centrum zostanie. Bardziej tego skoczka też na C2 tak sobie planuję rozegrać. Może na B5, skoczek na B5 też będzie stał bardzo ładnie. Wieża stoi aktywnie, więc wydaje mi się, że tutaj uzyskałem jakąś tam fajną inicjatywę. Czasami niektórzy boją się tego, że tutaj jest goniec na hetmana, ale trzeba po prostu policzyć. Policzyć konkretnie, nic się nie dzieje. Odejście skoczka w inne miejsce zawsze skutkuje matem. Tylko odejście na E1 albo na H4 broni tego końca, więc tutaj zagrożeń wielkich nie ma. W ogóle E4 byłoby fatalnym dla niego ruchem, bo pionek D3 byłby bardzo słaby. Tak, jest skoczek na E1. No to co? Tu bić nie można, trzeba odejść pokornie. Fajne jest to, że jak on mi odbije, zagra E3, ja tutaj, on mi zagra D4, zablokuje mi niby skoczka, to jest ruch E5, który rozwala też pozycję troszeczkę, więc te figury moje dalej będą żyły i to jest ważne, potem wieża F na D8. Takie rzeczy tu będę próbował grać. Może mnie od razu odstraszyć, może w ogóle nie bić tego gońca.
Nie wiem. W każdym razie mi się podoba pozycja. Czarnymi tu w ogóle mamy chyba tak niemalże za darmo wszystko fajnie rozwinięte. No ruch E3, jak mówiłem, istnieje po takim zagraniu. Skoczek w ogóle B5 będzie stał rewelacyjnie z uwagi na to, że będzie tu świetnie bronił na A7. No hetman A4 to jeszcze taki ruch wtedy, tak? Można próbować ewentualnie pomyśleć nad czymś innym. Dobra, jest takie posunięcie. No to E5 mówiłem, więc tutaj nie ma co się szczypać. Trzeba grać E5 od razu. Od razu trzeba to rozwalać. No po takim zagraniu myślę, że nawet wieża D8 może być jeszcze lepsze. Hetman wejdzie tu. Hetman może nawet A6 w sumie. Czemu nie? A6 będzie bronił skoczka. No tak, A6 mimo wszystko trzeba będzie chyba zagrać. Hetman stoi dobrze, będzie to bronił. E5 trzeba to otwierać, nie ma wyjścia. Trzeba to otworzyć. Tak, no hetman E2 to widziałem. Tutaj nie można zbić, poświęceń nie widzę. No A6 wydaje się być ruchem obowiązkowym. Bo też fajne jest to, że wieża nie może zagrać tu. Goniec sobie tam zerka. No odbijamy teraz. Teraz trzeba odbić. Skoczek D3 może wejść. Oczywiście to sobie wrócimy. On wprowadzi wieżę na C1. Wtedy oddamy linię. Zagramy pewnie tu lub jedną wieżę wymieni. Zagram tu. Jeszcze pomyślę. Dobra, goniec zagrał tu. Możliwe, że tutaj teraz. Tak, chyba tutaj, bo też jest opcja goniec E7. Jeżeli będzie mnie tutaj pionek straszył. Już to może być ryzykowne. Tak, pytanie właśnie, czy teraz wymienić tą wieżę. Możliwe, że trzeba. Zostaje mi pionek, to jest dobry pionek. Tak, chyba trzeba wymienić. W ogóle może wymienić i drugą wieżę. I grać taką końcówkę. Pytanie, czy nie bierze D8, czy ta wieża mi zaszkodzi w jakiś sposób. Zagram tu, potem hetmanem będę naciskał. Dobra, wieża D8, nie będę wymieniał. Zagram hetmanem na D5, centralizuję. To on się musi martwić, on broni pionka. Goniec tutaj, dokładnie. I scentralizujemy hetmana. Trzymamy wolną linię D. Wieża nie może zagrać na C7. Skoczek się broni. Wieża A1 nie może zagrać, nie może zaatakować. Jest w porządku w tej sytuacji. A, ruch E4. Trochę tego ruchu teraz nie przewidziałem, ale chwila, to się chyba wszystko trzyma, bo zaraz zagram tutaj. No ruch H6 albo H5. Dobra, H5 trzeba chyba zagrać. Standardowo, generalnie tak się gra. Aha, tutaj jeszcze wieża tutaj wchodzi. Na szczęście jest taki ruch. Skoczek dobrze stoi, tylko kwestia dobrego wykorzystania. To nie jest oczywiście takie proste, ale od razu idziemy tak. Próbujemy to wymienić postępem. Będę atakować skoczka. Moim atutem jest to, że mam tu dwa pionki na jednego i to może być to, co może przeważyć, mam nadzieję. Okej, okay. Teraz on będzie grał tutaj. No właśnie, mam pułapkę, bo mogę zbić tutaj. Zagram chyba tak. Jeżeli on zagra tu, to ja zbiję tu. Potem jest pułapka na skoczek na D4, więc to jest kuszące. Ale król G7 zawsze się przyda. Żeby nie było tam ewentualnego szacha. Tylko pytanie, czy ja coś skuram bez tego szacha. Możliwe, że nawet po tym ruchu tutaj będzie trzeba zagrać. Ale on wtedy zagra na C6, ale to wtedy wieża D6. Nie, D6 nie mogę, bo tutaj będą widły na końcu. Nie, nie mogę. Po takim ruchu może... No dobra, goniec E7. Na tego pionka się uczaimy. On zagra tu, wtedy dostanie plombę. Nie zagrał tu. Trzyma się i chce mnie chyba ukłuć. Ale to co, ja zagram tu na pionka. Ewentualnie tak. Bo teraz tak. Zagranie takie.
Nie, to koniec nawet tu. Dobra, gramy tak po prostu na pionka. Zawsze istnieje ta pułapka, ale on pewnie ją widzi. Też próbuje figury uaktywnić. On ma trochę mniej czasu. Zagrał. To nie widział w takim razie. Nie widział tej pułapki. Zobaczcie, pułapeczka weszła. Taktyka prosta. No on musi wybić tu. I ja wtedy mogę zagrać sobie tu. Ale chyba lepiej obronić pionka. Właśnie. Lepiej chyba pionka obronić mimo wszystko, bo tu może być problem. Jeszcze to nie jest takie proste. Moja trochę wieża jest wyłączona z gry. On właśnie będzie... A, jak tak zagrał, to spoko, to wybijemy. To mam tutaj taki ruch i król już stoi tutaj dobrze. Nie, żadnych pułapek, żadnych związań raczej nie będzie. No i teraz przetransportować skoczka trzeba w jakieś fajne miejsce. Może spróbujemy najpierw na białe pole zagrać tak. Będziemy na F2 patrzeć. Goniec chyba musi iść tu, a to wtedy nawet tak. O, to jestem zaskoczony tym posunięciem. Znaczy to pytanie, czy wybić tu pionka za friko, czy wymienić gońce i mieć już z głowy figury jego. Nie no, pokuszę się o wybicie gońca mimo wszystko. A taki ruch, żeby wejść tu. No taki szach, to tam sobie odchodzimy po prostu. Jego planem na pewno jest wymiana tych pionków. No tak, tu trzeba odejść. Tu się będzie chyba wszystko dobrze trzymać. Bo moim celem jest oczywiście punkt F2, więc już taki ruch grozi. O właśnie. To już tak zagram, bo nawet mogę tego pionka skosić, więc nawet te jak wymienimy, to już też będzie dosyć łatwo. Pytanie, czy tego wziąć? Chyba tak. Nie, czy tego. Dobra, wezmę tego, żeby król miał ucieczkę. No tak, tutaj prosta wymiana. I z powrotem atakujemy. Bo jak tu... Puścić go na F7. Tutaj. Szach to tu. A, tak jeszcze. Tu. No to też jest wygrana. Znaczy tak, tutaj najpierw bije. Tu, pionkówka też jest wygrana, to już świadomie gram. Jeśli tu, to tu i wytępujemy przeciwnika. No po prostu upraszcza grę. I jesteśmy na opozycji.
to pole i to pole zajmiemy za chwilę. Ok, mamy to. Dobra, moi drodzy, 2414, jedna partia dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym speedrunie. Cześć.